Cześć, z tej strony Dawid. Dzisiaj, jak widzicie, jadę sobie ładowareczką teleskopową Kata TH514. Takie robię drobne fuchy, tu przewiozę, tam zawiozę i wiecie, wszystko pomalutku. Muszę teraz się przebić na drugą lokalizację, gdzie mamy po prostu taki plac składowy. Przede mną jedzie samochód, tak żeby prowadzić mnie wśród tych turystów. Często pytacie mnie, gdzie zacząć bez doświadczenia. Także dzisiaj postaram się Wam na to odpowiedzieć. Zaraz po zrobieniu uprawnień, w niektórych tych ośrodkach szkolenia możecie też podpytać po prostu o robotę, bo czasami zgłaszają się do nich firmy, które szukają operatorów, nawet świeżo po kursie. Też musicie poszukać po prostu po OLX-ie, po jakichś tam innych Oferteo, czy nie wiem, tam jakieś te różne portale, które są, nawet na Facebooku, na po prostu grupach dla operatorów. Czasami też są oferty pracy, warto też się ogłosić. Teraz, że tak powiem, z czym wiążą się poszukiwania? Z tym, że prawdopodobnie nie znajdziecie pracy na miejscu. To jest taki trochę paradoks w naszym kraju, bo ludzie, którzy mieszkają nad morzem, jeżdżą pracować na południe Polski, w góry. A znowu ludzie z południa jeżdżą pracować nad morzem. I tak to właśnie cała ta rotacja jest non-stop. Po prostu tam, gdzie firma wygra przetarg, no to tam się jedzie, prawda? Ale polecam Wam szukanie większych firm na początek, ponieważ oni czasami potrzebują człowieka na takiego, na tak zwanego zapchaj dziurę. Czyli po prostu, żeby człowiek był, cokolwiek porobił i po prostu, żeby dla inwestora czy kogoś innego było, że firma jest na placu i coś robi. Nieważne jak, ale coś jest robione. I tutaj jest właśnie szansa dla Was, żeby w miarę tego, że nie macie doświadczenia ani zbyt dużych umiejętności, no to możecie w tym czasie sobie poćwiczyć, robić sobie w miarę na spokojnie i złapać tego doświadczenia, no i mieć jeszcze jakoś tam, powiedzmy, stabilizację finansową, bo no nie oszukujmy się, duże firmy raczej nie mają problemów z wypłacalnością, no chyba że są w stanie upadłości, ale to raczej byście wiedzieli. Po prostu po najęciu się do takiej firmy nie oczekujcie też, że będą nie wiadomo jak super wielkie pieniądze, ale mówię, zawsze jest to coś na początek. Dostaniecie jakąś tam stawkę, moim zdaniem teraz nie powinna być mniejsza niż te 25 zł, nieważne z jakiego regionu jesteście i tak dalej. 25 zł teraz to jest takie, kurczę, moim zdaniem minimum. Do tego powinniście dostawać jakąś tam delegację. Czyli jeżeli gdzieś pracujecie daleko, prawda? No nie mówię, jeżeli akurat uda Wam się trafić robotę na miejscu, co jest co prawda rzadkością, no ale są roboty, które dostaniecie na miejscu, ale o tym też za chwilę. Praca w delegacji ogólnie wiąże się z tym, że będziecie wyjeżdżali na jakiś tam tydzień, dwa tygodnie, może dłużej, zależy też od Was samych i tego, co Wam się po prostu opłaca. Możecie wyjeżdżać i zarobić dobre pieniądze. W delegacji myślę, że zarobicie nawet między, no wiadomo, tam zależy od doświadczenia Waszego i tego, jak podejdzie przyszły pracodawca, ale powiedzmy, że od tych 5 do 7 tysięcy myślę, że dostaniecie na początek miesięcznie. Tylko pamiętajcie też, to nie jest praca po 8 godzin, tylko często jest to 12 godzin i po 6 dni w tygodniu. Także godzin też sporo natrzaskacie. Żeby Was po prostu uświadomić, praca operatora to jest w naszym kraju średnio między 240 a nawet 340 godzin miesięcznie. Więc to są tak naprawdę dwa etaty w miesiącu, prawda? No niestety, no tak to funkcjonuje u nas. Natomiast tak, jeżeli chcecie znaleźć robotę na miejscu,
też jest szansa, że znajdziecie. Oczywiście dużo gorzej płatną, także bardziej opłaci Wam się praca na kasie w Biedronce, ale znowu pracując na miejscu, nawet u jakiegoś mniejszego pracodawcy, będziecie w stanie zdobyć te doświadczenie i potem wynajdywać lepsze oferty pracy za lepsze pieniądze, bo w naszym kraju da się zarobić nawet do jakichś tam 12 tysięcy złotych miesięcznie. Tylko że to już trzeba naprawdę być dobrym, mieć doświadczenie, wiedzieć co się robi i dobrze trafić przede wszystkim. Co tam dalej? Przy pracy na miejscu, jeżeli mieszkacie w rejonie, gdzie są kopalnie, no to tam najczęściej znajdziecie jakąś fuchę. Ewentualnie w drobnych przedsiębiorstwach, które zajmują się czy układaniem kostki, czy to kanalizacją. Też po prostu po takich firmach możecie pochodzić, popytać. Jeżeli macie nawet wodkan jakiś u siebie, no to oni często też mają jakąś tam koparko-ładowarkę, tylko musicie być przygotowani na to, że raczej jest tam ciężko się dostać, no bo to jest raz, że w większości tam są jakieś tam państwowe to fuchy, a dwa, że przeważnie tam pracuje jeden człowiek aż do śmierci. Także to po prostu też trzeba wziąć tak pod uwagę, że raczej będzie ciężko się do czegoś takiego dostać. Pracę w okolicy nawet 30-40 km od Waszego domu może być ciężko dostać, ale warto dzwonić i ogłaszać się i szukać po prostu pracodawcy, który przyjmie Was na początek. Mówię, to nie będzie tak, że na początku dostaniecie robotę zaraz pod domem, gdzie dojedziecie rowerkiem. Niestety wymaga to na początku poświęceń, trzeba pojechać gdzieś dalej, zaryzykować. Tylko mówię, najlepiej już szukać większych pracodawców, ponieważ u mniejszych, gdzie tam Was zawołają, przyjedźcie tutaj dzisiaj, w tej chwili zaczyna się robota, możecie nie dostać ani umowy, ani po, nie wiem, tygodniu pracy nawet złotówki nie zobaczycie, bo pracodawca stwierdzi, że nie stać go na Was albo coś takiego, prawda? Do tego chodzi jeszcze właśnie o te umowy, żebyście byli też ubezpieczeni, ponieważ na początku Waszej kariery jest bardzo dużo szansa na to, że coś Wam się stanie. No niestety nie wiecie dokładnie jeszcze, jak ta maszyna się zachowuje, jak zachowuje się grunt, który jest pod Wami. I właśnie to sprawia, że czasami możecie przewrócić maszynę, możecie też z niej po prostu wypaść wychodząc, bo poślizgniecie się na czymś. To są rzeczy, które będziecie robili po raz pierwszy i po prostu warto być ostrożnym ze wszystkim, co możliwe, łącznie, tak jak mówię, z tą umową, bo to jest jedyna podstawa do tego, żebyście potem mieli jakiekolwiek odszkodowanie, bo fajnie jest mieć, powiedzmy, tam 19 lat i tak dalej, zacząć pracę na maszynach, ale jeżeli na starcie złamiecie nogę i siedzicie potem pół roku w domu, no to już nie jest dla Was zbyt fajne, prawda? Mówię, szukajcie OLX-y na Facebooku, przejedźcie się też po okolicy najbliższej, poszukajcie różnych firm, które są. Czasami jest to ciężkie, żeby znaleźć pracę, ale też no, trzeba się jakoś zaprezentować na spotkaniu, na rozmowie o pracę. Wy tu musicie wykazać się entuzjazmem i chęcią nauki, to jest najważniejsze. Bo to, że skłamiecie, że macie jakieś tam doświadczenie i tak dalej, uwierzcie, to od razu wyjdzie. Bo zobaczą po prostu, jakie macie pierwsze ruchy na maszynie. I każdy już od razu wie, czy jest to doświadczony operator, czy też nie. Postaram się jeszcze w następnych vlogach rozwinąć bardziej ten wątek. Teraz już niestety dojeżdżam na miejsce, więc muszę dalej zająć się pracą. Będziecie mogli dalej ją pooglądać, to co tutaj będę wykonywał. I chciałbym Was poprosić o zasubskrybowanie kanału, zostawienie łapki w górę. Jeżeli możecie, zostawcie też swój komentarz, co o tym wszystkim sądzicie. Dajcie też znać ci, którzy pracujecie, po jakim czasie od zrobienia uprawnień udało Wam się uzyskać pracę.
Zapraszam również na Facebooka, Instagrama oraz TikToka. Do następnego razu. Cześć! Fajnie, przełączyłem na dole, dopiero teraz przerzucił bieg. Szybka ta skrzynia. Mimo że odpuściłem gazu i wrzuciłem sprzęgło w joysticku, i tak dopiero teraz przerzuciło. Niestety ta maszyna pracuje często w słonej wodzie. Tutaj na morzu i dlatego ma coraz więcej problemów, czy to z elektryką, czy tam jakimiś innymi podzespołami.